Poniedziałek rano, skoro świt, przyszła nowa trampolina. Tym razem mam dwóch pomocników w asyście, więc nie będę musiała sama składać. Tutaj do pudełka wkładamy. Pozbywamy się tej, składamy tą i rozkładamy tamtą na tych bungee. Zobaczymy, czy będzie różnica w skakaniu. Kajuś, pomocniku, patrz jak wynosi te nóżki. Ach, ważne, że coś się dzieje. Widzę cię. Dzień dobry, melduję się posłusznie, melduję się na rozkaz. Nie mogę podnieść wyżej aparatu, więc widzicie mnie tak, o, się muszę schylić, bo mi szyba przeszkadza, o, chyba że tak. Jedziemy, słuchajcie, do Ikei. Przywitaj się, Kajuś. Dzień dobry, paluszek w rączce, jestem zmęczony w rączce, paluszek w rączce, tak, mama też jeszcze z crossfit kawy nie wypiła, właściwie wypiła, ale to tak ciurkiem jeszcze nie zadziałała. Także słuchajcie, koniec świata nam przeszkodził w wycieczce do Ikei, także postanowiliśmy to nadrobić i lecimy teraz. Mamy olbrzymie plany, mamy do zakupienia tą szczotkę klozetową, bo się wzięła i złamała, tak intensywnie było czyszczone. No i szczotkę, łyżkę do butów. Także mamy takie plany do Ikei, mamy około 40 minut drogi w jedną stronę i jedziemy po szczotkę i łyżkę. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Halo, ale jestem nie w ogóle nie zainteresowany. Halo. Nic z tego. Idziemy do windy. I tak wygląda tylko szczotka, łyżka i worki śmietnikowe. Jakby kto pytał. Tradycyjnie. Ikea. No i miarka się przebrała. Tutaj mam taką magiczną szafkę przy kuchni i to jest nasza spiżarnia. I tam po prostu jest kosmos, bo zawsze jak coś się szuka, to wszystko się przewraca. I zobaczcie, jaki tu jest kosmos. Wszystko na wszystkim. I postanowiliśmy, że użyjemy, mieliśmy taką szafę drewnianą, której już nie używamy. I tutaj właśnie Rafał będzie robił półki. I mam nadzieję, że to wszystko wtedy jakoś porządnie się ogarnie. Od bladego świtu bardzo intensywnie pracujemy, zaznaczam my, intensywnie pracujemy i chcę Wam pokazać kilka rzeczy, które zanabyliśmy w Ikei. Uwaga, odwrócę Was. Spójrzcie, jaki piękny zegar. Zegar jest tak byczy, ja się może troszeczkę odsunę, na przykład stanę sobie na trampolinę, ding, ding, ding. Jest cudowny. Już któryś raz jak byliśmy w Ikei się na niego czaiłam, ale no był za duży do pokoju, aczkolwiek tym razem stwierdziłam, walić za duży, najwyżej będę go nosić na czole. No i powiem Wam, że się wpasował, wygląda super, bardzo mi się podoba, bardzo go chciałam i w końcu jest. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, bardzo fajną, to jest, zobaczcie, ale to już nie jest z Ikei, to jest z Aldiego, to jest podgrzewana suszarka. Powiem Wam, że u nas w ogóle nie schną ciuchy. Wczoraj powieszone ciuchy już dzisiaj zaczęły śmierdzieć, więc za 29,90, chyba 9,
W Aldiku są takie podgrzewane suszarki. Właśnie zainstalowałam ciuchy na niej i włączyłam. Dosyć ciepło grzeje, ciepło grzeje. No wiecie, no daje trochę. I zobaczymy, czy one szybko wyschną. No takie jak widzicie, no nawet tutaj jest napisane, że to jest aluminium, taka lekka jest i ten, ale no zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Ważne, że grzeje i mam nadzieję, że ciuchy nie zaczną nam pleśnieć, ani śmierdzieć, ani grzybnąć. Także jak mówię, od samego rana intensywnie pracujemy. Jak człowiek chce sobie coś brzydkiego uładnić i zrobić, to przy okazji robi się sajgon straszny w domu. Mamy też tutaj taką szafę, do której wejścia wcześniej nie było i generalnie trzeba było ją na kopa zamykać, bo wszystko na nas spadało, pozbyliśmy się z tym trochę mebli, zrobiliśmy taki myk z butami, że kupiliśmy taki rak na buty, który jest zawieszony na drzwi i na tym sobie spoczywają. Nawet nie wiedziałam, że mam tyle butów. Ja nie wiem, skąd się wzięły. Chyba ja jestem jakąś anonimową zakupo-butoholiczką. Także tutaj mamy sobie buty. No i tutaj zawsze było mnóstwo, jeszcze nawet jest fotelik, musimy go sprzedać. Było mnóstwo rzeczy, nie dało się wejść, zobaczcie ile teraz miejsca, to jeszcze z Ikei tutaj powiesimy na jakieś gadżensy, no i normalnie można tu odstawiać tańce teraz. Jednoosobowe, takie teraz modne. Trampolina, słuchajcie, jest nowa, super się na niej skacze. Kasztanki, mały kasztanek śpi. Super się na trampolinie skacze. Słuchajcie, jestem mega, 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 mega zadowolona. Rączka jest, jak tu widzicie, taka podwójna. Bardzo, bardzo stabilna. Można sobie na niej porobić wyskoki. Czekaj, czy to się tutaj uda zaczepić. O, uda się? Udało, o. Można sobie się tu... Hops, hops. Powyskakiwać. Przede wszystkim jest dużo, dużo cichsza. Już sąsiadka nie będzie paznokci z nerwów gryzła. Jest dużo cichsza. Fajnie w ogóle tak się na niej balansuje. Fajnie się skacze. Jest mięciutka. Nie bolą stopy. Nie bolą żadne kolana. Bo wcześniej po tamtym mnie bolało kolano. Rączka jest bardzo sztywna, bardzo stabilna. Zajmuje jej mniej miejsca. Jest bardzo ładna i w ogóle super się na niej skaczę i wszystko boli, wszystkie mięśnie, w sensie nawet na plecach mnie bolą mięśnie, o których nie wiedziałam, że w ogóle takie posiadam. Także jak trampolinę, to ja naprawdę polecam taką lepszą i właśnie na tych takich linkach, to jest taka linka bungee. Także bardzo fajnie się skacze. Dobra, przejdźmy dalej do naszych remontów, naszych urlopowych działań. Dzień dobry. Dzień dobry. Co my jeszcze żeśmy zakupili? A, tego raka. Szukaliśmy opcji, żeby garki gdzieś ustawić, bo mamy za mało miejsca i na przykład wszystkie takie miejskie i większe rzeczy musieliśmy tam do góry włożyć, co jest bardzo niepraktyczne. A tutaj w tej szafce mamy garki. Więc wczoraj w Ikei wymyśliliśmy taki rak, tam poustawiamy garki, a miski damy tam do szafki, także będzie super rozwiązanie. No i tutaj powstaje właśnie nasza mała spiżarenka. Super pałki, tylko muszę, wiecie co, iść gdzieś pokupować. Chcę pokupować takie plastikowe boksy, nie boksy, plastikowe, jak to się nazywa? Plastikowe pudełka? Takie kontenery. Tutaj wczoraj w Ikei zakupiliśmy takie malutkie i mam zamiar użyć je na takie przyprawy w torebkach, jak sosy czy coś, i powkładać do szafek, ale chcę właśnie do tej spiżarni takie większe, żeby na przykład warzywa wrzucić albo coś, tylko muszę iść to gdzieś wynaleźć, nie wiem, czy gdzieś wynajdę. No, w każdym bądź razie ciężko pracujemy, ja tu w międzyczasie jak pan tam działa, kręci, wierci i przymontowuje, staram się coś ogarniać, mały akurat poszedł spać, także super. No i mamy czas na działanie. A, jeszcze chciałam wam pokazać bardzo ładną rzecz, którą zanabyłam. Uwaga, odwracam. Spójrzcie na tą tackę
serduszkami, ona ma takie uchwyty, jest po prostu przepiękna i kosztowała 2,49 i takie są do kupienia w BM-ie. Myślę, że są piękne, tutaj wrzosek, hello, wrzosek, no i tą panią też zakupiłam sobie w BM-ie. Także pani chyba 12 kosztowała, a tacka jest naprawdę tania za 2,49. Mam zamiar iść sobie dokupić jeszcze ze dwie i położyć sobie na mojej toaletce na kosmetyki. No i tak, jak widzicie, silnie działamy, silnie remontujemy, korzystamy z urlopu w pełni, bo z urlopu należy korzystać w pełni, a nie się obcyndalać na jakiejś plaży. No kto by chciał na jakąś plażę pojechać? Czy kto by chciał gdzieś pojechać coś zwiedzać? Czy korzystać, odpoczywać, leżeć, czytać, czy nie wiem co robić, cokolwiek, ale no kto by chciał, jak można po prostu robić bałagan nieustannie w domu? No, ale mam nadzieję, że nasze zmiany spowodują, że będzie nam lżej. W sensie, że nie będzie taki ciągle chaos i bałagan, bo wiecie, jak wszystko jest na sobie, to nawet jak to się sprząta w tych szafkach, to po jakimś czasie one znowu są skołtunione i znowu jest burdel i nie idzie nad tym zapanować, zwłaszcza jak się ma mało czasu na sprzątanie. Powiem wam, że się zsypałam trochę. No, także powiem tak, z trampoliny jestem mega zadowolona, naprawdę bardzo wam polecam. Nie dość, że jest stabilna, fajnie się skacze, fajnie się spala kalory, do tego jest fajna zabawa. Ja mam tutaj, zobaczcie, telewizor naprzeciwko trampoliny. Także włączam sobie albo film, albo jakąś muzykę, albo YouTube'y, bo mam podłączony do Xboxa, także włączam sobie na przykład YouTube'y i sobie podczas skakania można oglądać, nie myśląc o tym, że się człowiek męczy i sobie pooglądać tak. No, to by było w sumie na tyle. W weekend chcemy wyjechać, chcielibyśmy wyjechać gdzieś w Anglii. Czy macie jakieś fajne miejscówki w Anglii, gdzie można byłoby pojechać na sobotę i niedzielę, żeby coś zobaczyć, coś pozwiedzać? Słuchajcie, szukam tak w internecie fajne miejsce w Anglii, co fajnego zwiedzić w Anglii. Powiem wam, że tak specjalnie nic ciekawego nie znalazłam. Tym bardziej właśnie na okres teraz wrześniowy. Pogoda pewnie będzie sobie taka średnia, tak jak jest teraz, czyli kiepska. No i tyle. I bym chciała gdzieś pojechać i szukam. Chciałam wybrać się do miejscowości, gdzie są rzymskie łaźnie, zobaczyć. Może tam pojedziemy, ale słuchajcie, patrzyliśmy wczoraj i z piątku, w piątek wieczorem byśmy pojechali, nocleg z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, czyli dwie noce. To najtaniej żeśmy znaleźli ponad 400 funtów, co jest strasznie drogo, żeby po prostu tak wybrać się na weekend. Za tą kasę byśmy na pewno mogli pojechać gdzieś, nie wiem, na Kanary, bo Kanary nie są drogie. Znaczy no w tej cenie pewnie byśmy dali 500 i byśmy pojechali na tydzień na Kanary, także no chyba, że ewentualnie po prostu pojedziemy i tego samego dnia wrócimy, ale to też jechać tyle godzin, żeby za chwilę znowu jechać tyle godzin. No dobra, no w każdym razie, jeżeli znacie jakieś ciekawe, fajne miejscówki do polecenia, to napiszcie mi koniecznie. Jeszcze raz przypominam o rozdaniu, które będzie w piątek. I żegnam się chyba z wami już, bo ja mam tutaj strasznie dużo roboty. Strasznie dużo, zobaczcie ile ja tutaj się muszę napiłować, nawiercić, bo bez mnie to jak dziura w ścianie nie wyjdzie. No, słuchajcie, ja tu jestem no, bardzo potrzebnym, bardzo ważnym pracownikiem i bardzo dużo tutaj pracuję. A teraz lecę ogarniać, co się da ogarniać i mam nadzieję, że zaraz będzie kończona ta szafka, będę mogła sobie wszystko powkładać, tylko właśnie muszę gdzieś wyruszyć na polowanie na takie plastikowe boksy. Uwaga, i uwaga, teraz będzie efekt po tam dararam. Tutaj mamy koszyczek na taką drobnicę małą, przymontowany IKEA-owy koszyczek i zobaczcie, no teraz jest po prostu cud, miód i malinka, można wszystko znaleźć. Tutaj woreczek na cebulę, jeszcze chcemy taki dokupić, taki sam, tylko że na co? Boże, na ziemniaki. Co nam szukasz? I właśnie tutaj kontener chcę jeszcze na warzywa dokupić, takie, które nie muszą być w lodówkach i jest po prostu posortowane. Napoje, woda, mleka, tutaj takie bardziej suche. Herbaty, jakieś słoiczki, małego jakieś przekąski. Tutaj puszki, słoiki, sosy,
ryby, no a tam odżywki białkowe, cuda i niewidy, to tam Rafał ma jakieś swoje dziwne wynalazki, o których nikt nic nie wie. No i zobaczcie, jaka różnica. Wystarczyło tak naprawdę tylko wstawić kilka półek i teraz można się ogarnąć i łatwo zobaczyć, co jest, czego nie ma, co dokupić. A co ty wynosisz? Robisz swój porządek tutaj? Majster? No, także o. Jeszcze w Ikei znaleźliśmy taką fajną matę antypoślizgową, którą wkłada się właśnie do szuflad czy do szafek. Wiecie co? Świetna sprawa, bo to po prostu sobie ucinamy, to był taki rulon, ucinamy i wkładamy i nam się garnki nie jeżdżą, nie ślizgają, sztućce i inne dziwne rzeczy. I bardzo fajna sprawa, bo łatwo też jest to wytrzeć, przetrzeć. Kajtuś! Zbuju! Nie zbujuj! Przynieś! Dawaj z powrotem! Zamykamy teatr. No i dobra, słuchajcie, kontenery zakupione, które pójdą do tamtej szafki na warzywa i inne gadżęsy. Tu są trzy takie duże skrzynki drewniane z napisem home, bardzo fajne i trzy różnej wielkości. Do tego zakupiłam jeszcze dwa, to już na inne rzeczy, też dwie takie urocze skrzyneczki z serduszkami. No i oczywiście te, co Wam pokazywałam wcześniej, zakupiłam sobie jeszcze dwie, pójdą na moją toaletkę. I kupiłam coś takiego, co przeznaczę, słuchajcie, na apteczkę i w każdej szufladce będą, że tak powiem, specyfiki na inną przypadłość, na inną dolegliwość. Także mam nadzieję, że to się fajnie sprawdzi na apteczkę, bo ja za apteczkę mam taki jeden wielki kosz wiklinowy, w którym też jest mętlik, wszystko jest razem, jak się coś szuka, to się robi, wiecie, chaos. A tak po prostu sobie, to kosztowało 9,99 i to generalnie wszystko jest z BM-a. I w BM-ie też, słuchajcie, znalazłam taką właśnie matę, którą można sobie powkładać do szuflad, żeby się nie... Kajuś, co ty robisz? Żeby się nie ślizgało nam, czyli taką jak w Ikei. No i muszę przyznać, że sporo tańsza niż w Ikei. Oraz znalazłam coś takiego, co wkładamy na przykład, ja mam pod zlewem bardzo dużo specyfików i tam czasami się rozlewa i to jest taka właśnie mata pod te wszystkie specyfiki, żeby sobie wsadzić, Więc ja sobie wsadzę, nie wiem jak Wy, ale ja sobie wsadzę. Także teraz się zabieram za organizację i przepakowywanie i kombinowanie i będę w swoim żywiole. Pasuje idealnie. Tutaj mam wszystkie ziemniaki, czerwone, małe, duże i takie do pieczonych dużych ziemniaków. A w tej skrzyneczce mam co prawda tylko marchewkę, ale marchewka, pietruszka i takie, wiecie, warzywa, które nie muszą być w lodówce. No i tadaa, gotowe. A tutaj mam taką drobnicę. Także uważam dzisiejsze zadanie za wykonane, zakończone i mam nadzieję, że teraz uda nam się utrzymać tutaj ład i skład i porządek. No nie? No nie? Zamknij drzwiczki. Tak. Zadanie zakończone. Na przyszły tydzień planujemy malowanie, także będzie jeszcze malowanie. Także fajnie, domek będzie odświeżony akurat na jesień. No i dobra, słuchajcie, ja się z Wami już żegnam, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję za to, że jesteście, życzę Wam miłego dnia, oczywiście widzę Was na rozdaniu i co? I trzymajcie się cieplutko, zapraszam Was też na mojego Instagrama, zapraszam Was na moją stronę facebookową, chociaż ostatnio kiepsko mi idzie tam cokolwiek wrzucanie, bo jakoś jestem zajęta tym całym remontem. Zobaczcie w ogóle, jakie piękne mam jesienne paznokietki, nie ostrzy widzę, ale kolorek jest przepiękny, jest taki ciemna, bym powiedziała malina. Się nazywa Szeherezada z Semilaka i to Midnight Samba, to jest mój ulubiony lakier i chyba to jest jedyny lakier, do którego, no weź się wyostrz, jedyny lakier, do którego tak często wracam, no nie chcę, no w każdym razie na Instagramie macie w moim Instastory i na zdjęciu, jak to wygląda, no przepiękne kolory i właśnie takie jesienne. No to trzymajcie się i do zobaczenia już, kurczę, no to już będzie w... Co dzisiaj jest? Dzisiaj jest środa? Czy wtorek? Co dzisiaj jest? Wtorek czy środa? Wtorek. Wtorek, Boże. No dobrze, nie wiem. Wtorek? No.
Nie, środa. Środa? Środa. Kurczę, a gdzie nam wtorek zginął? No w Ikei. A w Ikei nam zginął. No, tak to jest na urlopie. Widzicie, typowo urlopowo, nie wiemy jaki jest dzień tygodnia. No, to jak dzisiaj środa, to za dwa dni się widzę z wami na żywca. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki, pa pa.